Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Choroby układu krążenia są uznawane za najważniejszą przyczynę śmierci na całym świecie. A jak jest w Polsce? W Polsce też 46% wszystkich zgonów to są zgony spowodowane chorobami sercowo-naczyniowymi. Ale tu muszę panu coś powiedzieć ciekawego. Otóż jeszcze parę lat temu te zgony stanowiły 52%. Wszystkich zgony z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Po prostu doświadczyliśmy korzystnych zmian w żywieniu Polaków i to zaowocowało spadkiem zgonów sercowo-naczyniowych. Właśnie, to jest bardzo ciekawe. Otóż bardzo obniżyło się od roku 1989 spożycie tłuszczów zwierzęcych. Właściwie prawie o połowę spadło i bardzo wzrosło spożycie tłuszczów roślinnych. To nastąpiło takie przekrzyżowanie, można powiedzieć, jak ja widzę przed oczami te dwie krzywe spożycia tłuszczów zwierzęcych i spożycia tłuszczów roślinnych, to kiedyś dominowały na samej górze były tłuszcze zwierzęce, a tłuszcze roślinne były niżej. Potem się wyrównało po paru latach, a teraz dominują na szczycie są tłuszcze roślinne, a na dole są tłuszcze zwierzęce. I to przyniosło duże korzyści. Po prostu ta zmiana struktury spożycia tłuszczów była korzystna. Zmniejszyło się także trochę stężenie cholesterolu, bo mamy badania cholesterolu w populacji polskiej. Mamy badania, ale ciągle 60% ludzi ma za wysokie stężenia cholesterolu. Mówię o populacji w wieku 18-79 lat, bo takie było badanie, tak zwane badanie NATPOL 2011. I ono to pokazało, że 6 na 10 dorosłych Polaków ma za duże stężenie cholesterolu. Ale proszę Państwa, mówię do tych, którzy nas oglądają, to dobrze, że taka korzystna zmiana w żywieniu polskiej populacji zaszła i że oczywiście jest ten spadek zgonów sercowo-naczyniowych, ale my mamy fantastyczny przykład z Finlandii. Otóż w roku 1969 Finlandia miała najwyższy wskaźnik zgonów na choroby sercowo-naczyniowe w całym świecie i najwyższe były stężenia cholesterolu na świecie całkowitego, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że on krąży w tych dobrych lipoproteinach i tych złych lipoproteinach całkowitego, było najwyższe. Finowie w tej północnej Karelii, w tej Finlandii wschodniej, dużo Finów zajmowało się po prostu ścinaniem drzew. A wtedy nie było pił elektrycznych, to była bardzo ciężka praca, wobec tego oni spożywali dużo tłuszczów zwierzęcych, a konkretnie masła. I była interpelacja w parlamencie, żeby posłowie z tego regionu, żeby parlament coś zrobił, żeby Finlandia nie przodowała pod takim względem w świecie. I w związku z tym powołano program tak zwany północno-karelski, North Karelia Project. To był program prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych. Właśnie tam, w tej północnej Karelii. I proszę sobie wyobrazić, jakie korzystne zmiany zaszły. Otóż mamy dane. Program zaczął działać w roku 1972, został wprowadzony. Natomiast pierwsze dane były już korzystne w roku 2007. Teraz mamy dane z roku 2012, opublikowane właśnie w bieżącym roku 2016. Otóż bardzo zmniejszyło się spożycie tłuszczów zwierzęcych. Kiedyś
Masło było głównym tłuszczem do smarowania pieczywa. 90% tłuszczu do smarowania pieczywa to stanowiło masło. Dzisiaj, w roku 2012, stanowi 10% tylko. Natomiast czym zostało zastąpione? Zostało zastąpione margarynami, dobrymi margarynami i mieszaninami masła z margaryną, czyli olej roślinny z tym tłuszczem zwierzęcym z masła, ale to już oczywiście nasyconych kwasów tłuszczowych mniej, bo to jest mieszanina z olejem. No i w związku z tym bardzo zmniejszyło się stężenie cholesterolu w populacji, ale nie tylko był program północno-karelski nastawiony na zwalczanie jednego czynnika ryzyka, czyli cholesterolu, także ciśnienia tętniczego, dużego ciśnienia tętniczego. Chodziło o to, żeby obniżyć średnie ciśnienie w populacji i żeby mniejszy odsetek ludzi był mniejszy odsetek ludzi palących papierosy. I udało się osiągnąć zmniejszenie występowania tych wszystkich trzech czynników ryzyka: dużego cholesterolu, nadciśnienia tętniczego i palenia papierosów. Bardzo zmniejszyło się spożycie soli. To oczywiście nie ma nic wspólnego z cholesterolem, bo sól nie wpływa na stężenie cholesterolu, ale na wartość ciśnienia tętniczego, więc spożycie soli bardzo się w populacji fińskiej zmniejszyło. I w ciągu tych lat, do roku 2012, od roku 1972, występowanie zawałów serca i zgonów z tego powodu zmniejszyło się 80%. Zmniejszyło się o 80%. To w ogóle ta liczba jest powalająca. Ale zmniejszyło się także występowanie zawałów serca i zgony z tego powodu w całej Finlandii. Dlaczego? Bo to jest mały kraj. I te informacje, które były ukierunkowane tylko do tej Karelii, przechodziły do całej populacji fińskiej. W całej populacji fińskiej zgonów na choroby sercowo-naczyniowe, na zawały jest o 65% mniej niż było w 1972 roku. W Karelii o 82, a tu o 65%. Czyli takie programy działają i najwięcej można uzyskać właśnie tą strategią populacyjną, kierując się na populację. W Polsce też zgony sercowo-naczyniowe spadły o 40 właściwie procent. To jest dużo w porównaniu z rokiem 1989, ale mamy plateau. Dalej już tego spadku nie obserwujemy. A jeszcze dieta śródziemnomorska, proszę naszych widzów, to koniecznie trzeba upowszechniać dietę śródziemnomorską, bo w regionie śródziemnomorskim, a szczególnie w populacjach żyjących nad brzegiem morza, gdzie na przykład jest dostęp do ryb bardzo duży. Otóż tam niestety dawniej, bo już nie dzisiaj, było najmniej przypadków choroby wieńcowej. Najmniej to w Japonii, ale kraje śródziemnomorskie zaraz były po Japonii pod względem tej małej ilości występowania choroby wieńcowej. Dieta śródziemnomorska to jest dieta, która charakteryzuje się, jak wszyscy wiedzą, dużą ilością warzyw i owoców, ryby, zawiera także tłuszcze roślinne. Kiedyś w ogóle masła nie było, na przykład na Krecie masła nie spożywano i w innych regionach. Dzisiaj ta dieta już nie jest taka modelowa. Ta dieta się westernizuje, brzydkie słowo, czyli staje się bardziej zachodnia, taka jak dieta na przykład w Niemczech czy u nas, bo u nas nie ma diety śródziemnomorskiej. Są korzystne zmiany w kierunku tym, w tłuszczach głównie, ale diety śródziemnomorskiej w Polsce nie ma. Nie możemy nazwać tego żywienia modelem śródziemnomorskim. Także w Japonii z kolei było przed laty, bo również ta dieta się uzachodnia, było duże spożycie ryżu, mało tłuszczów zwierzęcych,
W ogóle mało tłuszczów, wszystkich tłuszczów. Duże było spożycie ryżu. W związku z tym choroby wieńcowej tam w ogóle nie było. Niskie stężenia cholesterolu były u tych ludzi. Jeszcze trochę ten model żywienia jest na Okinawie. Tam ludzie najdłużej żyją na świecie, to właśnie na Okinawie. Także my mamy przykłady z populacji, że może być taka profilaktyka pierwotna bardzo skuteczna. Główną przyczyną rozwoju chorób sercowo-naczyniowych są, jak pani powiedziała, wysokie stężenie cholesterolu i inne zaburzenia lipidowe. Proszę powiedzieć, dlaczego warto, dlaczego musimy je leczyć? I pytam tutaj o konkretne choroby, konkretne powikłania wynikające z tych zaburzeń lipidowych. Powikłania, głównym powikłaniem zaburzeń lipidowych, przede wszystkim zwiększonego stężenia cholesterolu LDL, jest miażdżyca tętnic wieńcowych, czyli choroba wieńcowa, ale także miażdżyca tętnic szyjnych, która może być przyczyną udaru, i miażdżyca tętnic wewnątrzmózgowych, która może być przyczyną udaru mózgu. Chciałabym coś o tych LDL-ach powiedzieć, dlaczego one takie są niedobre, jakich jest za dużo we krwi, bo mówiliśmy już kiedyś, że stężenie cholesterolu LDL małe to jest potrzebne, bo ten cholesterol jest potrzebny, ale jak jest za dużo? Otóż te cząsteczki LDL, które zawierają ten cholesterol, są niewielkich rozmiarów, co powoduje, że przenikają one pod śródbłonek, a śródbłonek to jest warstwa komórek wyściełająca tętnicę wieńcową i nie tylko wieńcową od środka. One przenikają, tym łatwiej przenikają, im bardziej jest ten śródbłonek zniszczony. A co niszczy śródbłonek? Palenie papierosów. Palenie papierosów powoduje, że ten śródbłonek staje się przepuszczalny dla tych LDL i ciśnienie tętnicze. Jak jest ciśnienie zwiększone w tętnicy, w świetle tętnicy, to te LDL łatwiej przechodzą pod wpływem parcia tej krwi na ścianę tętnicy. Poza tym samo ciśnienie uszkadza śródbłonek, tak jak i palenie papierosu. No i te LDL tam penetrują pod ten śródbłonek. Dowiadują się o tym komórki, które są we krwi, z białych krwinek one pochodzą, nazywają się monocyty. One przenikają, żeby po prostu przyswoić te LDL, jak gdyby pożreć, brzydkie słowo kolokwialne, trywialne, ale ja je mówię, żeby je przyswoić. I te makrofagi stają się komórkami zawierającymi dużo cholesterolu z tych LDL. Jeżeli będzie mało antyoksydantów, przeciwutleniaczy w diecie, które pochodzą z żywności roślinnej, przede wszystkim z warzyw i owoców, czyli witaminy C, beta-karotenu, witaminy E, flawonoidów, których są tysiące w warzywach i owocach, to te LDL bardzo się utleniają i nabierają powinowactwa, czyli łatwego łączenia się z tymi makrofagami. Wchodzą do tych makrofagów, ten makrofag staje się komórką wypełnioną cholesterolem, jest to tak zwana komórka stłuszczona. Potem tego cholesterolu jest tak dużo, że pęka ten makrofag i już cholesterol wydostaje się na zewnątrz, czyli w blaszce miażdżycowej, bo to się nazywa blaszka miażdżycowa, część cholesterolu jest wewnątrz komórek, tych monocytów, makrofagów, a część już leży między komórkami. I tak się rozwija blaszka miażdżycowa. Ale młode blaszki miażdżycowe bardzo łatwo pękają. Wcale nie muszą być bardzo duże. Nie zwężają jeszcze światła tętnicy, nie powodują nawet bólu. Człowiek nie ma dolegliwości. Ale blaszka pękna, na przykład pod wpływem ciśnienia krwi, na przykład nad ranem ciśnienie tętnicze jest wyższe, blaszka pękna, pęka, rozwija się zakrzep, jest zawał. Ale organizm zaczyna się bronić jeszcze w inny sposób. Otóż z tej tętnicy, w której są także komórki mięśniowe, przenikają one do
pośród błonek, tam gdzie są te makrofagi, i zaczynają tworzyć włókna. I ta blaszka miażdżycowa otacza się taką otoczką włóknistą, co ją chroni przed pęknięciem. I stara blaszka miażdżycowa ma otoczkę, ma pokrywę włóknistą. W związku z tym ona mniej pęka, znaczy mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia pod wpływem ciśnienia krwi. Ale to nie jest tak, że człowiek ma albo młode blaszki miażdżycowe, albo stare z tą pokrywą włóknistą. Może być i młode, i stare. I zawał serca może być po prostu zawsze. Ale ta pokrywa włóknista, im ona jest grubsza, tym jest lepiej z punktu widzenia, czy powstaje zawał, czy nie. Ale jak będzie ta pokrywa włóknista duża, jak będzie jeszcze uwapnienie, bo tam wapń się rozwija, to ta blaszka miażdżycowa rośnie, rośnie i to światło tętnicy, gdzie przepływa krew, jest coraz mniejsze i człowiek ma bóle. Bóle wieńcowe, a bóle wieńcowe są wtedy, jak na przykład biegnie się do autobusu. Potrzeba tlenu, serce pracuje szybciej u każdego, a tu nie ma tego tlenu, bo nie jest w stanie tętnica przepuścić krwi do mięśnia serca w dostatecznej ilości. A osoby, które mają już zdiagnozowane występowanie zaburzeń lipidowych lub wręcz miażdżyce, czy powinny bazować w leczeniu głównie na farmakologii we współpracy z lekarzem, czy też właśnie na zmianie diety? Na jednym i drugim. Oczywiście, że leki są potrzebne. Nie ma, jeżeli ktoś ma chorobę wieńcową, czy przebył zawał serca, czy przebył udar mózgu, musi mieć leczenie. I to nawet się podaje leki obniżające cholesterol LDL poniżej 70 mg na decylitr, jeszcze niżej niż ludzie zdrowi powinni mieć. Ale i jeszcze inne leki tacy chorzy muszą otrzymywać. Ale dieta jest bardzo ważna i mamy na to dowód. Było takie badanie, Lyon Heart Study, jak sama nazwa wskazuje, w Lyonie przeprowadzone. W tym badaniu uczestniczyło 605 osób. 302 osoby były na diecie z ograniczeniem tłuszczu, takiej standardowej, a pozostałe osoby, 303 osoby, były na diecie śródziemnomorskiej. Byli to ludzie po zawale serca, więc właśnie prewencja wtórna, czyli bardzo narażeni na wystąpienie drugiego zawału, bo to jest duże ryzyko, jeżeli ktoś miał jeden zawał, że będzie miał niedługo drugi, albo może później, ale może mieć drugi zawał serca. Mieli oni na przykład do smarowania, to stosowali margarynę z oleju rzepakowego, która była wzbogacona w kwas wiele nienasycony, właściwie trzy wiązania były nienasycone, kwas alfa-linolenowy, nazywała się kanola. Bo jest olej kanola, olej rzepakowy w Kanadzie nazywa się kanola i to była ta margaryna kanola. Oczywiście były ryby, oczywiście były warzywa i owoce. Była po prostu dieta śródziemnomorska stosowana. Ci ludzie mieli porady dietetyczne, byli motywowani do tego, żeby tę dietę przestrzegać. I badanie przerwano po 27 miesiącach. Zaplanowane było na 5 lat. A zostało po 2 latach z kawałkiem przerwane ze względów etycznych. Dlaczego? Bo ta grupa, w tej grupie, która była na diecie śródziemnomorskiej, było mniej o 70% zawałów serca, mniej o 72 czy 73% zgonów wieńcowych, no i zgonów ogółem. Także ze względów etycznych trzeba było to badanie przerwać. I to badanie jest nazywane przełomowym, po angielsku landmark study. To jest badanie przełomowe, bo ono nam dostarczyło dowodu, że dieta śródziemnomorska działa bardzo korzystnie w prewencji wtórnej, bo prewencja wtórna to są ci ludzie, którzy już mają rozpoznaną chorobę sercowo-naczyniową, a to byli ludzie po zawale serca. Dziękuję za rozmowę.